Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra na planszy. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć na temat gry Walkstar. Gra Walkstar jest to gra, której możemy grać od 1 do 4 osób, czas rozgrywki około godziny. Jest to gra, w której będziemy wcierać się w prowadzących biznes, jakim jest restauracja gotująca chińskie czy też azjatyckie potrawy. I będziemy starali się jak najlepiej obsłużyć swoich klientów po to, żeby na koniec gry być bardzo bogatym i zdobyć 80 punktów czy też 80 dolarów. Tak wygląda pudełko. Jeszcze raz mówię, gra od 1 do 4 osoby i już Wam pokazuję, co mamy w środku i krótko powiem Wam, jak się w tą grę gra. Otrzymujemy w tej grze ten łok, czyli planszę, na której mamy łok. I w łoku, jak wiecie, im więcej czegoś, tym bardziej w centrum łoka się to znajduje, im mniej, tym bardziej na brzegach się trzyma dane potrawy. Także mamy łok, mamy takie krążki, na przykład mamy krążek ze świnią. Jeżeli ten krążek znajduje się tutaj, to znaczy, że mamy 3 porcje świnki. Jeżeli tutaj, to 1 porcję świnki. Jeżeli tutaj, to znaczy, że w ogóle nie mamy świnki. Oprócz tego mamy też tutaj znacznik rund, gramy 4 rundy grę oraz mamy liczenie punktów, a dokładnie tego, co mamy zdobyć, czyli pieniędzy. Tutaj mamy liczenie, znaczy ten track do 80 i naszym celem jest to, żeby w czwartej rundzie zdobyć te 80 monet. Oprócz tego otrzymujemy masę kart, karty z nazwami stolików, karty z receptami, ze składnikami, które są potrzebne do naszej receptury. Na przykład tu mamy egg rolls, czyli możemy sobie zrobić ze świnki jakiś tam warzyw i jak to się nazywa? I Boże, egg roll wraps, możemy zrobić coś takiego. Możemy też smażyć fried rice, czyli tutaj mamy napisane, co możemy z tego zrobić. Ważne też, co otrzymamy, czyli ile nam zapłaci nasz klient za takie coś. Receptura kosztuje 7, 10 albo 14 w zależności od liczby graczy, a tutaj jest, ile nam ten klient zapłaci za wydanie takiego posiłku. Na początku nasza restauracja jest biedna, umiemy tylko mamy tylko niewiele zasobów, czy mamy niewiele składników, mamy niewiele miejsc, więc mamy tylko 3 receptury. Każdy z graczy otrzymuje też bardzo ważne, otrzymuje takie umiejętności, czyli każdy z graczy otrzyma zdolność do obsługiwania dwóch lub kilku składników. Na czym polega obsługiwanie? Polega to na tym, że mamy taką kartę, na przykład tutaj mogę robić bok choya i pędy bambusa i teraz w zależności od tego, co położę, czyli dowolną kostkę będę miał, zrobię jakby posiekam to, tutaj gdzieś to odłożyłem, posiekam to na o 1, czy też jeżeli zrobię tutaj, zrobię tego 2, czy też jak położę dwie dowolne kostki pod warunkiem, że mają wartości 2, 4, 6, zrobię tego 3. Czyli za pomocą kostek i tych naszych zdolności będziemy tworzyć pewne składniki, dobrze je kroić, przygotować i tak dalej. Każdy z nas do tych potraw głównych mamy, potrzebne są jakieś składniki. Każdy zatrzymuje 2. W przypadku graczy na trzech, w zależności od tego, jakie mamy ustalenie początkowe, może być tak, że dwóch graczy będzie miało dwa takie składniki, jeden będzie miał jeden składnik. Wszystko zależy, jak będziemy do tego podchodzić. I teraz każdy z graczy otrzymuje też 3 kości i na początku swojej rundy wszyscy gracze rzucają kośćmi. I te kości sobie kładą koło siebie, w swoim miejscu gry i rozpoczynamy grę. Gra polega na tym, że będą przychodzić do nas klienci, którzy będą zamawiać. To są zamówienia. Na przykład ten klient chce zamówić fried rice, chce to zrobić na stoliku numer 1. Co jest tutaj akurat nieistotne, na którego stolika, zapłaci nam za to 2 dolary, jeżeli mu to zrobimy. W
tym momencie, jak wygląda rozgrywka? Mamy tutaj czasomierz. Czasomierz ma trzy tryby pracy. 15, 20 i 30 sekund, czyli w zależności od tego, jak dobrze gramy w tą grę, możemy sobie ten czas skracać lub wydłużać. Rozpoczynamy tak standardowo, proponowane jest 20-sekundowe. Klikamy na to, on sobie odmierza 20 sekund, a my musimy w ciągu 20 sekund wydać naszemu klientowi egg fried rice. Jeżeli mamy już jakieś produkty, to po prostu powiedzmy do tego fried rice potrzebna nam jest papryka i potrzebny nam jest jajko i powiedzmy mamy po jednym, to wystarczy, że zsuniemy i już mamy obsłużonego gościa, kartę kładziemy koło gracza numer 1, jest on obsłużony. Natomiast jeżeli nie mamy składników, to w tym momencie kostki możemy kłaść na danej potrzebnej nam karcie po to, by je zrobić. Powiedzmy kładę szóstkę w tym miejscu, o, jeszcze raz wam pokażę, i automatycznie od razu przygotowuję dwa pędy bambusowe. Ważne, kostki mogę pożyczać swoim, czy pożyczać od kogoś, albo pożyczać komuś. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje na przykład dwóch parzystych, a wyrzucił same nieparzyste, może on użyć mojej kostki. Czyli mamy 20 sekund na to, żeby zdecydować, co robimy, czego nie robimy i gdzie umieszczamy te kostki. Po 20 sekundach przychodzi kolejny i tak gramy pierwszą rundę do momentu, aż skończą się te karty. W tych kartach będą też karty takie specjalne. Co jakiś czas będą, w zależności od liczby graczy, wychodziły karty specjalne. Może być na przykład coś takiego, że psuje nam się lodówka i podczas tej rundy tracimy po jednym składniku. Może być coś dobrego, może być na przykład, że możemy rzucić, znaczy to dalej coś złego. Możemy coś rzucić, rzucamy kostką, jeżeli wypadnie nam, znaczy dostajemy kostkę, jeżeli wypadnie 1-3, to odrzucamy kartę, natomiast jeżeli 4-6, nic się nie dzieje. Te karty powodują, że jak rozpoczynamy z trzema kostkami, będą nam dodawały kostek. Mamy też całkiem czasem dobre, teraz nie mogę znaleźć dobrych, mamy czasem dobre rzeczy pod tytułem na przykład, że czegoś się tam nauczyłem. Proszę bardzo. Na przykład Training Day, jeżeli wyrzucę 5, 6, zdobywam kość. Także są one czasem dobre. U góry mam napisane, który stolik to robi, czyli mam w zależności od tego, który stolik to robi, to ten gracz to robi i cały czas mam na to 20 sekund. Czyli wtasowujemy w zamówienia, wtasowujemy te karty wydarzeń. Jak skończy się runda, podliczamy punkty, czyli otrzymujemy pieniądze, które otrzymaliśmy za wykonane zlecenia, otrzymujemy pieniądze. Co więcej, otrzymujemy napiwek za wykorzystanie kostek na swoich kartach, czyli jeżeli wykorzystam kostkę na swojej karcie, otrzymam napiwek za to, że zrobiłem to właśnie na swojej karcie, a nie na karcie kolegi. I po tej rundzie możemy zrobić jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy uczyć się lepiej obsługiwać coś. Jak widzicie, na przykład mogę uczyć się ciąć wieprzowinę, płacę za to $15 i odwracam kartę i mam tutaj więcej za mniej, tak? Czyli za dowolną kość dostaję dwa prosiaczki, tu było jeden, za jedynkę dostaję trzy prosiaczki i tak dalej, i tak dalej. Czyli mogę uczyć się lepiej obsługiwać daną rzecz, mogę też uczyć się nowych recept. Jeżeli decyduje się na uczenie nowej receptury, to tak jak wam pokazywałem, każda receptura ma koszt. I na przykład mogę nauczyć się tej receptury. Jeżeli uczę się nowej receptury, od razu otrzymuję składnik, jeżeli takiego jeszcze nie obsługujemy, któraś z graczy otrzyma składnik. Po co uczy się receptura? Dlatego, że im trudniejsza receptura, tym więcej nam będzie płacił klient. Do talii zamówień dokładam te zamówienia, tasuję to z wydarzeniami i gram kolejną rundę. Czyli co rundę możemy ulepszać, zwiększać, powiedzmy, nie wiem, receptury, zwiększać składniki, które będziemy robić, czy też ulepszać swoje stanowiska pracy. Po trzeciej rundzie następuje wyzerowanie. Zerujemy wszystko i czwartą rundę musimy zagrać idealnie, czyli przez trzy rundy przygotowujemy się do rundy czwartej, po to, żeby w czwartej rundzie zdobyć wymaganą sumę pieniędzy i wygrać grę. Także
Walkstar tak naprawdę jest to gra w czasie rzeczywistym, gra kooperacyjna, w której staramy się usatysfakcjonować klientów przychodzących z naszego rodzinnego biznesu. W wariancie zaawansowanym możemy zaczynać w ogóle z liczbą, większą liczbą składników oraz zamówień, żeby było nam trudniej, ale wariant zaawansowany jeszcze mówi o tym, że rodzina państwa Wang, bo tak się nazywamy, ma jakieś specjalne zdolności. Może być na przykład Mrs. Wang i ona ma Tiger Move. Raz na rundę może zmienić swoją wybrany wynik na kościach. Ale mamy na przykład też pomywacza Chris Wong, który idzie z tyloma talerzami. Zawsze zarabiam dolara więcej za matching pair of receipts in your serve in a round. Czyli jeżeli podam dwa takie same potrawy, otrzymuję dolara więcej. Mamy tych ról 6. Możemy grać w wariancie zaawansowanej po to, żeby zmienić rozgrywkę. Po tej czwartej rundzie ustalamy, czy wygraliśmy. Gra, jak wiecie, gra kooperacyjna to do siebie, że albo wszyscy wygramy, albo wszyscy przegrywamy. Możemy też później zmniejszać czas, który jest nam potrzebny, czyli do 15 sekund, lub jeżeli nam słabo poszło, zwiększyć do 30 sekund na tym czasomierzu. Także takie możliwości tutaj mamy. Gra Walkstar jest to gra, którą wydało wydawnictwo Games Salut. Gra od 1 do 4 graczy. Czas rozgrywki około godziny. Ja dziękuję Wam za obejrzenie materiału, tego jak się gra w grę i co się znajduje w grze. Zapraszam Was do posłuchania recenzji tej gry na znaczplanszy.pl. Dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku.